Cześć, hej, cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Grain, a razem ze mną jest pan Endermon. Gra sobie chory psychicznie człowiek, który kuca, teraz patrzy na mnie w niebo, patrzysz bardziej niż we mnie. Dzień dobry. No, dzień dobry, witamy cię serdecznie. Nagrywamy sobie oczywiście razem z dwójkę dzisiaj. I tak, to jest odcinek rozpoczynający nową serię. Od razu mówię, że ten odcinek być może widzicie na kanale Endermona, bądź moim, nie wiem. The Forest na telefon. Tak, można powiedzieć, że to jest gra Survival Games, taki The Forest na telefon. Ale tak, być może ten odcinek zobaczycie na kanale Endermona, ten, który teraz widzicie. Albo na moim kanale, ponieważ mam problem z netem i będę miał pewnie problem, żeby przesłać ten film. O, dzik, patrz, on jest dzik. Widzę, biegnę. Poczekaj, przygłoszę ciebie troszkę, przyjacielu. Nie, zabiję go, ja go zabiję. Dobra. Jakby jesteśmy puści kompletnie, chciałem powiedzieć na początek. Nie, i ty jesteś pusty, bo ja już wszystko zrobiłem. No, dobra, no to smutno mi trochę. Dobra, poczekaj, przygłoszę ci kompletnie. Dobra, ja tu sobie zrobię coś bardzo fajnego. Nie albo wiesz, odam ci tak. Dobra, ej, chodź moją stronę mojej chatki, czekaj. Pewnie teraz Endermona słyszycie troszkę głośniej. No co mu? Moja perspektywa będzie w jego, u jego opisie, a u mnie na kanale będzie jego perspektywa, więc... Dobra. Podajcie. Wpadajcie tam do niego. Ja nie będę miał głosu, bo niestety no, nie mam dwóch telefonów i... Ale nie było. Możecie sobie zrobić takiego lifehacka, można powiedzieć, że włączycie mój film... Macie dwa telefony. Musicie mieć dwa telefony. Że włączycie mój film, a akurat włączycie film Endermona i będziecie, wiecie, słyszeć jego głos i mój. O. Przywitaj się, no może, na swoim kanale. Już nie mam, witałem się przecież. Dobra, to dobrze, panie. Patrzcie, jak wygląda bieganie w tej grze. Niesamowicie, nie? Ta gra jest w ogóle dziwna. Chciałem powiedzieć, że na pewno ten film nie będzie jakoś strasznie długi. Ale weźcie, patrzcie, co jest dziwne. Ej, popatrz na mnie. To jest dopiero dziwne. Jezus Mary, ty już zrobiłeś sobie takie przedmioty? Ja ledwo co kamień skopałem, a ty już dopiero już takie przedmioty sobie tutaj robisz. Dobra, ja sobie kopię. Dobra, stary, ja tu sobie już robię taką fajną rzecz, której tu jeszcze nie ma. To nie, ja nie drewno, no właśnie. No w sumie. Ja sobie kopię drewno. A. Wiecie, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak on kopie drewno? Ja patrzę na to drewno jak poparzone, naprawdę. Idę. O, drewno! 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 W ogóle siekierki dobrze by było sobie zrobić. Ej, patrz na mnie! Patrz na moje piękne stopki. O, stary! Super! Zrób mi też, bo ty się wzbogacasz tutaj, a ja za to nic nie mam. Co ja powiedziałem? Wzbogacam się dokładnie. Zbieram metal ore, stary. W każdym razie. Dobra, zbieraj. Jak to kopię, kurde? Minecraft 3D. Minecraft 3D, dokładnie. Przecież to wygląda jakbyś kopał w Minecrafcie. Dun, 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 dun. Dziwnie to strasznie wygląda pewnie, nie? Kurde, jeszcze to się nie skopało, naprawdę. I ja razem mam tu kopać. Dobra. I co się Jezu, jaki słowo. Nie! Będzie cenzura, co ty robisz? Będzie 18 plus na tym filmie. Co ty robisz tutaj? Nie rób więcej takich rzeczy. Dostanę demonetyzację jeszcze, nic z tego filmu nie zrobię. Wiedziałem, że będzie mi to widać. Dobra, stary. Czy nie było widać, tam kompletnie nic nie było. Ja nie chcę być goły. Wiesz co, ja nie chcę być goły, nie chcę. Ja też nie, ja też nie chcę. Teraz nie będzie. Patrz, teraz nie będzie widać. Patrz, teraz nie widać. Nie? Chodź tu do mnie. No zobacz. Kurde, gdzie? A, tu jesteś, dobra, Elo, witam cię serdecznie. Nie będzie widać. No i dobrze, no i tak ma się pokazywać na nagraniach, okej? Okay? Ty też mi coś takiego zrób. Boba, nic z tego filmu nie zarobimy, widzisz co się stanie. Jestem biedny, jesteśmy, idę zabić. Ale myślę, że zbierzemy sobie troszkę metal oru. I my to w ogóle, patrzcie, my tu nagrywamy ten odcinek, widzicie to pewnie, o godzinie 18:50. O godzinie tak 19:10 zakończymy, nie? No, coś około tego. I strzelimy w dupę. Ale od razu chciałem powiedzieć, że razem, jak będziemy nagrywać tę serię, to chciałem powiedzieć jeszcze, że na pewno... co ja chciałem powiedzieć? No, że poza nagraniach nic nie będziemy ciekawego tak naprawdę bez was zrobić.
Tylko macie? No, no. Będziemy sobie, może sami będziemy zbierali jakieś drewno czy coś, żeby... Jakieś przedmioty może. Czy... Znaczy to bardziej Endermon, nie? Będzie sobie kopał poza nagraniami, bo Endermon tam ma czas. Ej, widzę mam chatę ogólnie. O, tam widzę właśnie, no jest. Jestem koło naszej chaty. Siekierka by się nam w sumie jakaś przydała. No właśnie, jakbyś mógł, to pozbieraj właśnie to drewno i włóż do piecyka, żeby się przypalał metal. O. Spoksik. Ja mam troszkę tego drewna, ale co ja mogę ci przypalić? Mówię wam, taka będzie za dyma, jak on wrzuci ten drewno. Mam cię przepalić, stary. Poczekaj chwilę. Wejdę sobie tutaj. Wejdę sobie jeszcze... Hop! Kurde! Czasem są w tej grze takie mini lagi, nie? Zauważyłeś to? Ej, chodź. Masz. Dawaj. Dzięki. Uwierz to. Kurde, czemu tu się tak ciężko wchodzi? Coś cię zrobił z tym masz. Domem. Żadnych schodów żeś nie zrobił. Ciężko tu wejść. Wkładaj to natychmiast. Od razu mówię, że przepraszam za mini lagi. Bo na pewno takie się pojawiają. U mnie nie ma lagów. Jest zajebiście. U mnie są mini lagi. Przez to, że ustawiłem chyba auto na grywanie. Dobra, biorę to. I tak. Co mam teraz zrobić? Ubieraj to. Dobra, przepalę ci to. Metal or, żeby ci się przepalał. Dobra, masz. Przepalać patrzcie, się metal or. Patrzcie, jaka zadyma. Patrzcie, jaka tu zadyma jest. Niesamowita. W ogóle detale w tej grze są niesamowite. Co z tego, że ta gra wygląda jak naprawdę jak... Dziwnie strasznie wygląda. 3D. No. W 3D. Jezu. W postaci The Forest. Dokładnie. Ale czy to bardziej nie jest The Forest, stary? To jest bardziej taka gra survival jest. Nie wiem, jak ona się dokładnie nazywa. Ale ona też jest w kolabie i wiesz, tam się podobne rzeczy robi. Chyba Rust jest podobny do tej gry strasznie. Strzelajcie. Słyszałeś o Raście? Co? Słyszałeś o grze Rust? Nie chodzi mi o Rafta, tylko o Rasta. Dobra, ubieraj spodnie, bo ci dałem spodnie, a ty ich nie ubrałeś. Gdzie? No sobie zapomniałem, poczekajcie. Wezmę sobie to. Jezu, mam powiadomienia, ludzie. Co ja mam zrobić, żeby nie miał powiadomień? Ja musisz sobie włączyć nie przeszkadzać. Tryb. W sensie. Ale, w sumie raz to mi tak, raz tak zrobiłem i cały czas mi przychodzi powiadomienie. No to masz coś nie tak z telefonem, mordo. Nie. Kurde, ale... No i od razu przypominamy, że tej gry nie ma na kompa. No niestety. Tylko na telefonie. Gdyby tak. Był na kompa, to ja bym od razu z nim gadał, byście słyszeli nasze dźwięki i w ogóle. A tak to musicie jakieś lifehacki tutaj robić. Nie? No właśnie. Włączać mój film i oglądać twój. Stary, ja na chwilę wezmę, a dobra, niech się przypali jeszcze. Ale stary... Żeby zrobić lepszą siekierę. Wypramujesz mi ten film mój? Co? Wypramujesz mi ten film mój? No tak, dam opis twojego filmu, spokojnie. Spoko, będziesz nawet jakiś montaż. Możesz się opanować, czy ty możesz się opanować? Zrobisz jakiś montaż, typu... Czy mam ci zmontować ja ten film? Zobaczymy. Nie, jasne. Nawet. Spokojnie zmontuję. Ja na spokojnie. Czy ja bym chętnie swój film zmontował na kompie, a teraz nie mam czasu. Nie chcesz. Chcę mi się, stary. Pieprzenie się z montażem to jest... Moja niby bardzo lubię robić tą rzecz, ale strasznie dużo, wiesz, trwa tam nałożenie fajnych efektów. Bo ja mam tak, że wiesz, że jak robię jakiś film, nie? I już się wkręcę w montaż, to siedzę chyba dobre 2 godziny nad montażem. Opa, jakaś sarna, dzik, czy co? Dobra, idź to zabić. Stój, policja! Jak lubię, stary, obejdź. Siema. Ale się zablokowała, nie? Co ty robisz? Nieważne. Nie, on od ciebie. Nic nie robię. Dobra, cyk. Nie wnikaj w to, co robię, okej? Okay? Nie patrz! No kurde, umieraj! O, dostała na łeb. Została na łeb. 2 ciasy w biodra i nie ma. No wszystko mi zabierasz! Jesteś... Dobra, dobrym kolegą jesteś w sumie, bo to później upieczesz i będzie mieć z tego żarcie. Ej, stary, w ogóle ten komin... Stary, w ogóle ten komin nam, wiesz, jakby robi... No wiesz, że wiemy, gdzie jest nasza chata. Że możemy rozpoznać z daleka. Ja, słuchajcie, muszę sobie postawić łóżko. To jest mapa, jak coś, czaty. No, trzeba, musimy postawić łóżka, aby mieć napis, house. Nie? Żebyśmy mieli ikonkę house'u. Ikonkę house'u. To zabrzmiało, jakbyśmy słuchali muzyki house'u. Oficjalnie kładę łóżko. Oficjalnie kładziesz swoje łóżko.
profesja. Na mapie mam pokazane mu ją. Pięknie. Dobra. Ej, byku. O nie, wyrzuciłem metal fragment. Ej, byku. Co? Jesteś taki dobry, to masz siekierę. Poczekaj, czy mi się ten film nagrywa, Stopro? Mi się nagrywa, stary. Mi się też nagrywa i dobrze, i fajnie. It's okay. Naura. It's okay. Naura. Ej, stary, weź mi pozbieraj drewno. Drewno, tylko daj mi jakąś siekierkę. Ja sobie na razie wykopię i ci zrobię siekierę. Spoksik. Wiecie, jak się tą siekierą szybko kopię? Kurde. On mi raz wykopał... No, pamiętam, że graliśmy w tą grę pierwszy raz. No właśnie. To zrobiliśmy sobie taką dużą chatę. Tylko jest taki jeden problem z tą grą, nie? Powiedz, jaki jest problem z tą grą. O, patrzcie, tak się... patrzcie, jak to drzewo wpadnie. Stój! Stój! Czasami te drzewa podskakują. Kurde, molu, uciekła mi. Co ty bijesz? Stój! Gdzie ty biegniesz? A tam jest sarna jakaś. Chodź tu! Na lepę cię biorę. Dobra. Kurde, głupia sarna. Dobra, nieważne, rąba cię. Ja bym zestrzelał. Ale patrzcie, jak ten dom wygląda fajnie z daleka. Naprawdę podoba mi się to. Raz to, ja raz pamiętam, jak graliśmy i zbudowaliśmy taki blok, że to się nie dzieje, ludzie. No. Zbudowaliśmy taki blok. No niestety chcieliśmy grać jeszcze raz. Nam się zrodziła ta gra. No, mówiąc szczerze, w 2 dni zrobiliśmy więcej niż pewnie jeden gracz w tej grze. Takimi jesteśmy proplayerami, co nie? Przeszliśmy grę w 2 dni. Przeszliście 2 dni. Kurde, mol! Zepsuła mi się to. Daj mi... A masz już... Zrób mi też łóżko, bo ja też chcę, wiesz, mieć łóżko zaznaczone. Czekaj, ja mam wystarczająco ten. Ale musisz mi dać 2 łóżka, wiesz? Musisz mi dać to łóżko, aby ja ją... Ja ci muszę dać klofa i ty będziesz musiał wziąć to łóżko, bo ja... No bo ja nie mam kompletnie nic. Nie, mam fajne rzeczy. Mam dużo kamienia. Chcesz kamień? Może potrzebny ci jest do czegoś? Nie za bardzo. Ale jak coś, to... Nie wiem, czy... W ogóle nie sprawdzaliśmy, czy tutaj przedmioty w tej grze, wiesz, znikają. Ja mam lifehacka. Jakiego? Zobacz, że jak masz mało sprintu i podskoczysz, to ci zabiera resztę, ale i tak szybko podskoczysz. No smietano. To super lifehack, naprawdę. Kurde, sorry, że on tutaj pokazuje, ale... Czekajcie, ja tutaj zrobię patyki. Żeby stworzyć mu siekierę, bo to jest biedak. Na razie to sobie weź to kop. Masz na wyżę. Dzięki, sary. I zrób sobie wyro z tego. Z tego wyro? Dobra, już biorę. I czemu to się przestało przepalać? Aha, bo tu nic nie ma. Kurde, ale lagi, co się dzieje? Ja przepalam żarcie, nie? Ej, stary, jeszcze coś! Jeszcze jeden portarunek. To weź mi daj. Ja sobie tutaj uruchamiam, wiesz. A bo dobre nieba, jakbym zginął. Chcesz może metal fragment? Możemy się zamienić. Tak. To wezmę to, poczekaj. Wezmę to. A dam ci metal fragment. Masz metal fragment? A, jeszcze mi dałeś metal to. Masz kamień, masz drewno, masz to. Jeszcze masz. Dobrze. Dziękuję. Nie, klof jest twój! Żebyś zrobił łóżko, stary. A, to daj mi. To sorry, to myślałem, że... Myślałem, że podniosę to może przypadkowo. Cztery takie worki mi spadały, rozumiesz? Oh. Z górki. Ja je zabrałam, ale mi nie widzę. Naprawdę. A chcesz może jedzenie? Nie potrzeba mi. A, jeszcze jedna informacja. W sumie potrzeba mi. A to mi teraz, bo mam jedną informację do widzów naszego kanału. Słuchajcie, czaty. Czaty, wolę do was mówić, bo wiecie, bo tak szybciej się wymawia. Słuchajcie, czaty. Mam do was taką, że jeśli chcecie więcej odcinków... jeśli chcecie więcej odcinków z... Nie uderz mnie przypadkiem, tą się kierunku. Jeśli chcecie więcej odcinków z survival, tej gry survival, nazwijmy ją survival i tyle, bo dziwną nazwę ma. Jeśli chcecie więcej odcinków z tego survivala... No, jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry The Forest, to zostawcie łapkę w górę i co?
Nie wiem, dajemy jakiś próg, łapek w górę na naszych kanałach. Jeżeli będzie pod tym odcinkiem, po twoim, bądź pod jego odcinkiem będzie 5 łapek w górę, to lecimy z kolejnym odcinkiem, nie ma co się targować, 5 łapek no, w górę. No, 5 łapek w górę pod naszymi odcinkami, lecimy, made in non. Co ja właśnie powiedziałem? A, ogólnie chciałem wam przypomnieć, że dzisiaj miałem urodziny, więc no. Życzcie mu, mu wszystkiego dobrego. No, dzięki, dzięki. Możemy to wrzucić dzień na zajutrz, czyli ja mam 23 stycznia. Bo ja pokazuję ciągle godzinę, wiesz, czatowi. Czym ja mówię? Dobra, mogę do was mówić czaty? Napiszcie, czy mogę do was mówić czaty, bo to się pani szybko wymawia. Widzą. Dobra, masz, stary, żarcie. Dzięki za żarcie. Wiem, to dałeś to żarcie. Game. Co powiedziałem, no nieważne. Nie medys. Ej, w ogóle tworzysz co to łóżko? O, widzicie jak się ten. A to łóżko sobie miałem stworzyć. A jak ja mam je stworzyć? No wchodzisz w budowanie i tam masz sleeping bed. A, wy, dobra, to poczekaj. Dasz mi do budowania. Ale to nie jest w zbudowaniu, że masz plecak i tam gdzie budujesz itemy. Tam jest sleeping bed. A myślałem, że tu się wiesz. Dobra, gdzie to jest dokładnie? A czy ty widziałeś, jak ja buduję łóżko z tym? Nie, no ale chyba mi się wydawało, no że widziałem. Wydawało mi się, sorry, wiesz? Kurde, jest tych rzeczy. Dobra, czekajcie, ja sobie coś zjem. Sorry, że tak cały czas coś jem, jestem grudny. Czy nasza gra polega tutaj tak naprawdę na tym, że po pierwsze jadę i... Patrz, jeden dzień survivalowy już przeżyliśmy. Patrz. Ej, a miałeś kiedyś Iron Spear? Czyli? Dzidę. Ej, robimy dzidę, stary? No bo nie robiliśmy. Nie? Jak graliśmy za pierwszym razem, też nie robiliśmy. Stać mnie, ja mogę zrobić. Dobra, ej, a gdzie to jest dokładnie to sleeping bed? Nie widzę. To jest na głównej? Masz, nad storage block, obok anvil. O jest! Sleeping bed! Jezus Maria, nie zauważyłem. Craft. Kraftuje mi się. No, 70. Zagraj póki co. Dobra, w sumie tak, mogę się zamknąć, nie? Myślę, że ten odcinek zakończymy tak, że dam łóżko tutaj i zakończymy sobie się, nie? No. Ty tam jesteś, gdzie ty? A tutaj jesteś, dobra. Tutaj patrzę, co no robisz. Ja zaraz też kończę, bo no, jeszcze chwilę sobie pogramy, zrobię tą, o, dzidę mogę zrobić. Jak ja położę łóżko, to po prostu zakończymy, nie? No. Obok mnie. Ej, czekaj, ja ci zrobię tak, żebyś też mógł sobie położyć wyrą. Odejdź. No. Proszę. Proszę. Dzięki. Bo taki mały jestem dom, stary. Dobra, no, zrobiło mi się już. Większe. Ale to w następnym odcinku. Myślę, że następny odcinek to będzie zbudowanie domku. Powiększenie. Powiększenie raczej. No, zwiększenie domku po prostu. Powiększenie. Okej, okay. A najwyżej potem ten. O, stary, mam dzidę. Iron Spear. Ale pokażesz dzidę w następnym odcinku, nie? Pokażesz dzidę w następnym odcinku. Pokażesz, o nie, jak to brzmi, dobra, nie proszę. Nie o to mi chodziło. Nie zboczeńcy, nie. Nie o to chodziło. Jezu, jak przykuc, słowiański przykuc przy mnie zrobię, jej stary. Dobra, poczekaj, wezmę to do jakiego punktu. Dam to. Położę to. Kurde, gdzie to mogę położyć? O, tu, dobra. Mam tako. Tako. I uwaga, o, historyczny moment, tako. Czat. I tu. A ty głupio wyglądało. Jak budujesz to łóżko, jak budujesz, wydaje się wielkie, a wychodzi ci takie małe. No właśnie, konsum. Poczekaj, skonsumuję, żeby mieć cały głód na następny odcinek. To myślę, że na tym skończymy. Dobra. W następnym odcinku będziemy chyba robili jakieś rzeczy takie. Powiększymy sobie dom. Zobaczymy, jak działa dzida. No. I to. Ja już zbudowałam dzidę, ale ja wam pokażę w następnym odcinku, jak wygląda. W mojej dokładnie. Perspektywy już widzicie. Dobra. Przykuc zrób. Słowiański przykuc na koniec tego odcinka. Tak więc no, tak. Więc no. Jeśli chcecie następny odcinek z tej serii pod jego kanałem... pod moim odcinkiem, pod jego odcinkiem, link do jego odcinka macie w opisie.
Zostawcie 5 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek. No ale cześć i uwaga! Cześć!